Sieman Koldziska, z tej strony Medsu i witam Was w ostatnim odcinku z kariery Jakuba Wrómla. Kończymy tę przygodę finałem Ligi Mistrzów z Fenerbahce. Niespodziewany na pewno finał, ale miejmy nadzieję, że pełen emocji. My w półfinale wyeliminowaliśmy Bayern Monachium, Ekipa Fenerbachcze Borussia Dortmund. Zasługujemy, by być w tym miejscu. Dajmy z siebie wszystko i niech zwycięży lepszy. Zaczynajmy. To widowisko. I jest rzut wolny dla Romy. Zobaczmy, jak, za, jak to wykonamy. Centralna pole karne, Brand przyjął piłkę jeszcze. Defrel na 1 do 0. Kameni pokonany po raz pierwszy. Fantastyczna akcja AS Romy. Sfinalizowana przez naszego napastnika. Idealnie zaczyna się dla nas ten mecz finałowy. Lepszego początku nie mogliśmy sobie wymarzyć. Rzut wolny, nieźle wykonany. I wszystko pięknym strzałem wykończył Defrel. Teraz grać swoje i utrzymać ten wynik do samego końca. Gonalons sprzyjał tą piłkę zagrań do Strottmana. Strottman przedziera się, podanie po ziemi, Frel ma okazję, Defrel, kameni, ależ interwencja. Coś naprawdę niesamowitego. Interwencja godna finału Ligi Mistrzów. Niesamowity popis bramkarskich umiejętności byłego gracza klubów hiszpańskich, oczywiście. I Castillejo wznowi grę od rzutu rożnego. Samu Castillejo centruje na pole karne, jest zamieszanie, kameni piąstkuje, czy będziemy w posiadaniu piłki? Tak jest. Castillejo na pole karne i y de Rossi na 2 do 0. Ale szkółka naszego kapitana. Coś naprawdę niesamowitego, jak on to skończył. Idealnie wykorzystał nadarzającą się okazję. 2 do 0 dla Romy w 35 minucie. Jak widzimy, nasza drużna fetuje zdobytą bramkę. Bo naprawdę warto. Jest to wielki finał Ligi Mistrzów. Tutaj każdy gol jest na wagę złota. Gramy swoje i utrzymajmy ten stan rzeczy. Jest rzut rożny dla Fenerbahce. Grę wznowi Lamela. Lamela na pole karne piąstkuje w rąbel. Kto zgarnie tą piłkę? Potuk. Potuk jeszcze zagraje do Sołzy. Sołza, Potuk. Jest okazja do oddania strzału. Jednak wycofanie Souza. Giuliano. Potuk. Umtiti interweniuje, ale nadal Fenerbahce w posiadaniu piłki. Sołza. Soldado na pole karne, ale nasi obrońcy przechwytują tą piłkę. Umtiti wznawia grę od autu. Wyrzut do najbliższego. Szybkie zgranie, jest tutaj Gonalons. Gonalons rozrzuca grę na drugą stronę Castillejo de Rossi. Berg! 3 do 0. To już jest chyba gwóźdź do trumny ekipy Fenerbahçe. Po tym ciosie nie mają prawa się podnieść. Oby nie powtórzyła się sytuacja z finału Ligi Mistrzów między Liverpoolem a AC Milanem. Takie coś dwa razy się nie zdarza. I trzymajmy się tej wersji. Przejęcie piłki w środku pola Isla potuk Tufan. Jeszcze odnaleziony soldado. Soldado przedziera się środkiem. Roberto Soldado blokowany. Jeszcze poprawka! Poprzeczka! Czy będzie dobitka? Na szczęście Giuliano chybił. W niezłej okazji, no ale to był strzał sytuacyjny, i nie ma się co dziwić, że nie wykorzystał tej okazji. De Rossi, do środka, to jest Berg, do De jego De Rossi, przerzut, tutaj nabiega Julian Brandt, Brandt opanował piłkę, Brandt na pustą bramkę, Berg tylko słupek i niestety obrońca wybija piłkę daleko przed siebie. Ale jeszcze jest Strotman, Kevin Strottman do Branda, Brandt na pole karnek, to wygra główkę niestety obrońca, no i będzie zaledwie rzut rożny, ale to również okazja do zdobycia bramki. I mamy rzut wolny dla Fenerbahçe. Grę wznawia Lamela. Lamela centruje na pole karne. Wybija to Karsdorp, ale jeszcze Lamela przejmuje piłkę. Lamela do boku przebija się niestety Argentyńczyk. Mocna centralna, to no i gol. I gol na 3 do 1. Pozostało 10 minut. Czy jeszcze ekipa z Turcji zdoła wrócić do gry? Oby nie, ale będą jeszcze emocje. Naprawdę piękna wrzutka. I jeszcze lepsze wykończenie. Mehmet Topal nie pozostawił wątpliwości Drągowskiemu. No niestety Polak musi wyciągać piłkę z siatki. Tutaj nie miał większych szans, by interweniować. Było to zbyt mocne i precyzyjne uderzenie. Mógł tylko patrzeć, jak ta piłka wpada do siatki. Brand, 90. minuta i ostatnia akcja naszego zespołu. De Rossi, dobre podanie. Jest opanowanie piłki. Verde, Verde w polu karnym, ale szpech, tylko słupek. A mogło być czwarte trafienie. Kto przejmie piłkę, topal odpowiedzialnie zagrywa. Strotman, Grimaldo, Strotman, Brandt, Jeszcze zagranie do środka. Berg, Brand, Brandt, Zagranie do berga. Berg niekryty w polu karnym zdobywa czwartą bramkę. I to spotkanie w tym momencie dobiegło końca 4 do 1 w wielkim finale Ligi Mistrzów. Roma pokonuje Fenerbahce. Naprawdę niesamowite spotkanie naszego zespołu. Daliśmy z siebie wszystko, ani na moment nie odpuściliśmy. I jesteśmy triumfatorami tych rozgrywek. Kończy się to spotkanie. Nasi kibice są w siódmym niebie do Mistrzostwa, Wło do Mistrzostwa Włoch. Dokładamy jeszcze triumf w Lidze Mistrzów. Zwycięstwo w wielkim finale 4 do 1 nie pozostawia złudzeń, kto w tym meczu był lepszy. Gracze Fenerbachcze nie mogą w to uwierzyć, że przegrali ten finał. To była ich największa życiowa szansa, już druga może się nie zdarzyć i jest wielce prawdopodobne, że już nie zagrają w final Ligi Mistrzów, nie wykorzystali okazji. Za to gracze romy ich wypunktowali. Co mogli, to wykorzystali. I zdobywają ten puchar. Za moment wzniesiemy go do góry, a uczyni to nasz kapitan Daniele de Rossi, który nie może się powstrzymać po prostu z radości. No naprawdę jest to wielka chwila dla Romy. Coś naprawdę niesamowitego, aż brakuje słów, by opisać tą radość. Nasi piłkarze za moment będą świętować wraz z kibicami, ale jeszcze trzeba wznieść puchary do góry. Zwycięstwo w lidze mistrzów zawsze smakuje najlepiej, najbardziej prestiżowe rozgrywki w Europie. Kończył się naszym zwycięstwem i naprawdę jest to wielka historia dla naszego klubu. Aj, co tu dużo mówić. Idealne zakończenie tej kariery. Wrąbel praktycznie odmienił ten klub. Po jego przyjściu udało się zająć pierwsze miejsce w lidze, do tego zwyciężyć w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Niesamowita historia. Oby takich więcej. Teraz cieszymy się wraz z kibicami. Bo są oni oczywiście naszym dwunastym zawodnikiem, który wielokrotnie w meczach nam pomagał. Co my byśmy bez nich zrobili? Grać dla samych siebie to nie taka satysfakcja. Bez kibiców. Piłkarze tak naprawdę nie czuliby takiej satysfakcji. Naprawdę możemy się w tym momencie tylko cieszyć, bo czym tu się smucić, jak rozgrywasz takie spotkanie w wielkim finale? Nie dało się tego le lepiej rozegrać przez cały mecz. Od początku do końca kontrolowaliśmy wynik i nasze zwycięstwo nawet przez moment nie było zagrożone. A teraz czas na pamiątkową fotografię. No i kończy się to spotkanie, jak i całe rozgrywki Ligi Mistrzów w tym sezonie. Jeden strzał sparowany, jedna bramka stracona, ocena meczowa 8,4 oczywiście. Nie był to najwybitniejszy występ Wrąbla w karierze, ale niestety czasem tak już bywa. Jak widać na Fenerbach, czy wystarczyło. Tutaj Topal bardzo ładnie nabiegł na tą piłkę i wykorzystał nadarzającą się okazję. Bardzo mocne uderzenie. No i tutaj Wrąbel niestety musiał wyciągać piłkę z siatki. Nie ma już więcej sytuacji, bo tam było jeszcze tylko jedno piąstkowanie po rzucie rożnym. Statystyki mówią same za siebie i chyba nie wymagają komentarza. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, gracze meczu Julian Brandt, perfekcyjny występ niemieckiego skrzydłowego, jedna interwencja w rąbla sześć kamieniego, Kameruńczyk robił co w jego mocy, ale i tak nas nie powstrzymał. Przechodzimy dalej. I tutaj będzie jeszcze oficjalne potwierdzenie, że jesteśmy triumfatorami Ligi Mistrzów. Aż z przyjemnością takie coś się ogląda. No i za moment przejdziemy dalej. Jesteśmy po spotkaniu. Tutaj widzimy zwycięstwo klubu Roma. Ucieszony trener wraz z Wrąblem akurat na tej konferencji. Piękna chwila dla Rzymian. Cieszmy się nią, bo taka długo może się nie powtórzyć. I patrzymy co tutaj będzie napisane. Pewnie klasyczna wiadomość, tak jest. Tutaj nie ma nic kreatywnego, a szkoda, bo przydałoby się i tutaj jest jeszcze najlepszy piłkarz turnieju. To jest bodajże Douglas Costa z Szalkę. No nie powiem, Szalkę nic nie zwojowało w tej Lidze Mistrzów, ale jak widać, Costa został doceniony. Mnie to dziwi, no ale to jest FIFA, tego nie ogarniesz. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, zobaczmy statystyki poszczególnych piłkarzy. Najwięcej bramek Tiago, Douglas Costa, Muchitarian i Samu Castieho. Moim zdaniem bardziej Castillo zasłużył na to wyróżnienie. Najwięcej asyst Tyson i Julian Brandt. Jeśli zaś chodzi o czyste kąta, czyli to co nas najbardziej interesuje, najwięcej Neuer i David De Gea po 6 czystych kąt. No i niestety tutaj w jest dość nisko. 24 lokata, jedno czyste konto, no ale jak widać to wystarczyło by zdobyć puchar. Też nie zapominajmy, że my dopiero graliśmy od fazy pucharowej, więc graliśmy w tej teoretycznie trudniejszej części Ligi Mistrzów. A w tej wcześniejszej na pewno kilka czystych kąt byśmy sobie nabili. I zobaczmy jeszcze jak tam zmaganie na przykład w Lidze Europy, bo to też jest ciekawe, Krasnodar zwyciężył pokonując Tottenham w finale. No, Ten Tottenham to nigdy nie będzie chyba miał tego pucharu w gablocie takiego europejskiego jak tak dalej pójdzie, bo nawet w finale z Krasnodarem nie dali rady, a szkoda, no bo to był ich finał tak naprawdę jeden z naj, takich no, wymarzonych, no chyba lepiej nie dało się trafić. Tutaj widzimy statystyki z kariery, 37 czystych kąt w 95 spotkaniach. Jeśli chodzi o ten sezon w Romie, 29 spotkań, 10 razy zachowane czyste konto. Naprawdę niezły wynik. Chociaż oczywiście człowiek chciałby 29 czystych kąt, ale nie można mieć wszystkiego. Jeszcze przyjrzymy się sytuacji w poszczególnych ligach. Tak na zakończenie tej kariery była to naprawdę fajna przygoda. W Rąbę praktycznie od Śląska Wrocław przebił się do Romy. Zwyciężył w rozgrywkach seria A w Lidze Mistrzów, coś naprawdę fantastycznego. Nie zapowiadało się, że taka historia może nastąpić, bo nie oszukujmy się, nasz początek w Śląsku nie był jakiś wybitny. Graliśmy solidnie, potem od odeszliśmy na wypożyczenie bodajże do Szturmu Graz. Tam graliśmy w miarę przyzwoicie, zdobywając Mistrzostwo Austrii, chociaż mieliśmy sporo szczęścia, bo praktycznie wywalczyliśmy je dopiero w ostatniej kolejce, nie będąc wcześniej ani razu na prowadzeniu w ligowej tabeli. Zaś jeśli chodzi o przygodę w Borussimie się Gladbach, to naprawdę było to udane pół roku. No ale oni nie grali w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a nie było sensu bić się w Lidze Europy. Skoro Wrąbel był za dobry na te rozgrywki. W Bundeslidze radziliśmy sobie świetnie. Gdy odchodziliśmy, to chyba byliśmy z tego co kojarzę na pozycji lidera, pokonując w ostatnim chyba starciu Bayern-Monachium. Więc nasza siła była niepodważalna. Spokojnie walczylibyśmy tam o zwycięstwo w Bundeslidze. Ale trzeba było spróbować nowych przygód. Odeszliśmy do Romy i nie można żałować tego kroku, bo była to naprawdę świetna przygoda. No, która zakończyła się happy endem. Najlepsze możliwe zakończenie, przełamanie hegemonii juventusu i do tego zwycięstwo w seria. Czy można sobie wymarzyć lepszą końcówkę? Raczej nie. To była końcówka marzeń. Zaprezentowaliśmy się z najlepszej możliwej strony. Finał Ligi Mistrzów to oczywiście nie był nasz najwybitniejszy występ w karierze. No ale czasem tak bywa, że nie musisz grać wybitnie, by zdobyć puchar. No plus tam, niestety, nie mieliśmy za dużo takich, powiedzmy, czystych interwencji. Było tylko jedno to dośrodkowanie i ta główka topala, która była bardzo mocna i precyzyjna. No i tutaj ciężko winić bramkarza, bo ta wrzutka naprawdę była bardzo precyzyjna. A jak jest dobra wrzutka, no to ciężko cokolwiek zrobić. Jak jest odrobinę zepsuta ta wrzutka, to naprawdę bramkarz może popisać się swoimi umiejętnościami. Ta kariera dobiega końca. No, i oczywiście po niej pojawi się kolejna. Mam nadzieję, że równie udana, bo Wrąbel od takiego przeciętnego polskiego ligowca wdrapał się na sam szczyt. To jest piękne w FIFA, że możecie przeżywać takie przygody, że nie trzeba od razu grać Nojerem, Decheom czy innymi czołowymi bramkarzami, by zdobywać europejskie trofea. Można rozwinąć swojego bramkarza tak naprawdę od zera do superbohatera z wysokim overall'em który również może sobie rozgrywać mecze w reprezentacji. No bo to jest jednak też bardzo dobre, jak dostaniesz powołanie do reprezentacji, bo to jest takie ukoronowanie twojej kariery, występy dla kadry narodowej. Tutaj już powoli zbliżamy się do końca, jeśli chodzi o poszczególne ligi. Za moment Serie A będzie. Co nas pewno cieszy, że wreszcie Juventus nie jest na czele, bo też było nudne, że za każdym razem akurat ta drużyna była na szczycie, niech inni również zdobywają trofea. Bo jak, jak jest tylko jeden hegemon przez wiele lat, no to robi się to nudne. Jak widzimy, ekipa Fenerbachcze była trzecia dopiero w lidze. Aż strach pomyśleć, co by było, gdybyśmy grali z Galatasaray. Tak się prezentuje tabela seria. Jeszcze serie B, tutaj czołowe drużyny to Palermo i Benevento. No ale ta kariera w tym momencie dobiega końca. Ja już wam bardzo dziękuję za tą przygodę. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe. Trzymajcie się!